Z kronikarskiego obowiązku wspomnę tylko, panie pośle, że zanim premier Tusk spotka się z Ursulą von der Leyen, spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą, który zaprosił go wczoraj na to spotkanie. W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabierze pani poseł Małgorzata Gromadzka z Koalicji Obywatelskiej, jak już wspomniałem, a później pan poseł Patryk Jaskulski. Bardzo proszę, pani poseł. Szanowny panie marszałku, szanowne panie posłanki i panowie posłowie, czcigodni goście. Dzisiaj już jest przepięknie, dzisiaj jest już normalnie, szanowni państwo. I dla przeciwwagi, panie pośle Błaszczak, to moja pierwsza kadencja jako posła Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentuję Lubelszczyznę, pochodzę z małej wsi, Korchów II w powiecie biłgorajskim. Jestem rolniczką, społeczniczką, katoliczką, przedsiębiorczynią, samorządowcem, ale przede wszystkim jestem matką czwórki dzieci. A teraz ważna misja przede mną, ponieważ zostałam posłanką. Dzisiejszy dzień, powołanie rządu pana premiera Donalda Tuska, to dla mnie symbol prawdziwej, realnej zmiany. Żebyście zrozumieli, jak wielkie i jak długo przeze mnie wyczekiwane i przez wszystkich, opowiem wam kilka słów o moim miejscu zamieszkania. Mieszkam na Lubelszczyźnie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma około 80% poparcia, szczególnie w małych miejscowościach. Na Lubelszczyźnie PiS sprawuje władzę niemalże w każdym samorządzie. Ja natomiast należę do Platformy Obywatelskiej od 2010 roku. Od 2015 roku, szanowni państwo, trudno w to uwierzyć, ale sprawowanie polityki stało się sianiem nienawiści i podziału wśród obywateli. Ja niejednokrotnie byłam szykanowana, pomijano mnie w różnych imprezach lokalnych, nawet wyrzucono mnie z pocztu sztandarowego w szkole moich dzieci ze względu na moją przynależność partyjną, ponieważ wizytować tam miał minister Czarnek. Musiały się osoby, które fotografowały się ze mną, musiały liczyć się z tym, że mogą stracić na drugi dzień pracę. W trakcie kampanii wyborczej przemierzyłam cały okręg numer 7. Tak zwany chełmski. Byłam na targowiskach, ryneczkach, sklepikach, gdzie ludzie odwracali się często na widok serduszka, które miałam przyklejone. Część rzucała w kierunku moim inwektywy, ale część, szanowni państwo, zaczynała rozmawiać. Ludzie pokazywali, że granica została przekroczona. Ludzie po prostu przestawali się bać. Zapraszali mnie do swoich domów, mieszkań. Żałowali, że nie jestem z PiS-u, bo według nich byłabym idealną kandydatką na tym terenie i wtedy mogliby na mnie oddać swój głos. A jednak zaryzykowali, zagłosowali na mnie i na Koalicję Obywatelską. Dlaczego? Dlaczego? Bo tak jak ja mieli dosyć propagandy i marnotrawienia publicznych pieniędzy. I nie pomogli, szanowni państwo, tutaj czeki trefne przywiezione na tekturkach przez ministrów. Panie marszałku, Wysoka Izbo, czym jest dla mnie Polska? Polska to zbiór małych ojczyzn, takich jak ta moja mała miejscowość, bo w takiej małej wsi w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim, jak na dłoni widać, jak działają samorządy, jak działają instytucje i czy granica państwa jest bezpieczna. Tam, gdzie mieszkam, ogromnym problemem jest konflikt w Ukrainie i wojna hybrydowa z Białorusią. Wielu z nas, pomagając Ukraińcom po wybuchu wojny, widziało na własne oczy, co tam się działo. To tutaj przedostawały się bojowe helikoptery, to tutaj wybuchła rakieta pod Chrubieszowem. Całe szczęście, że ta pod Bydgoszczą nie wybuchła, bo okazała się niewypałem. Zresztą to jest trafne określenie dla rządów, 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. I dlatego rząd Donalda Tuska ma ogromną pracę do wykonania. Przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo Polski Wschodniej. W takiej małej wsi, w takich małych miejscowościach ludzie mają dosyć wiecznej walki między sobą, podsycania przez agresywne, partyjne media, które w żaden sposób nie można nazwać mediami publicznymi. Mamy dość życia w poczuciu zagrożenia. W takich małych miejscowościach kobiety mają dosyć tego, że państwo i Kościół wtrącają się w ich życie. Ja mam 3 córki i chciałabym, żeby w przyszłości miały prawo same decydować o sobie. Kobiety zmobilizowały się w tej kampanii jak nigdy wcześniej, bo nie mogły już dłużej czekać. Mówili, że rząd PiS obalał kobiety i tak się stało. I wiecie co?
Rząd Donalda Tuska kobiety będą współtworzyć. Walczymy o prawa kobiet dla siebie, dla naszych przyjaciółek, dla naszych córek, dla naszych sióstr. Nasze ministry będą reprezentantkami tych wszystkich kobiet, które poszły do lokali wyborczych pokazać swoją siłę. Rząd Donalda Tuska gwarantuje, że sytuacja kobiet w Polsce się poprawi. Jestem debiutantką w Sejmie, reprezentuję nowe pokolenie Polek i Polaków. Nasi wyborcy pokazali niesamowitym zrywem frekwencyjnym, że chcą innej Polski niż ta dotychczas stworzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy. To my, nowe pokolenie, którym młodość przypadła na rządy PiS, chcemy Polski takiej, jaką opisuje Donald Tusk. Chcemy po prostu Polski normalnej. Chcemy państwa demokratycznego, w którym przestrzega się przepisów prawa i honoruje zasadę trójpodziału władzy. Chcemy godnych warunków rozwoju osobistego, zawodowego i rodzinnego. Chcemy państwa zdecentralizowanego, gdzie podstawą będzie samorząd terytorialny. Chcemy państwa, które bierze czynny udział w kształtowaniu polityki zagranicznej z Unią Europejską, NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi. Rząd Donalda Tuska to wielka szansa dla nas Polek i Polaków, to jest gwarant. Szansa na pojednanie zamiast siania nienawiści. Szansa na przestrzeganie praworządności zamiast grabieży. To szansa na zasypanie podziałów i nowe otwarcie. Polki i Polacy oddali nam swoje głosy w wyborach. W rządzeniu będziemy zatem ich głosem, szanowni państwo. Dziękuję bardzo pani poseł. Pan poseł Patryk Jaskulski. Zostało panu 3 minuty i 40 sekund. Dostanie pan minutę więcej bez problemu, jeżeli nie skończy pan myśli. Bardzo proszę. Wysoka Izbo.